Przyjechałem dzisiaj do województwa kujawsko-pomorskiego, aby wspomagać kandydatów Europy Plus Twojego Ruchu z listy numer 5, a w szczególności pozycję numer 4 na tej liście numer 5, czyli pana Mirosława Królewicza, który jest mieszkańcem Inowrocławia, tu się urodził, jest niezwykle aktywny w działalności na rzecz społeczności obywatelskiej, zarówno w Toruniu, jak i w Bydgoszczy. Używam celowo właściwej końcówki. Kampania się już zbliża, drodzy Państwo, powoli do dnia wyborów. W tej chwili niezwykle ważne jest, aby w dniu wyborów była jak największa frekwencja, dlatego że Parlament Europejski jest ważny właśnie dla tego rodzaju regionów jak kujawsko-pomorskie. Żeby poziom życia obywateli kujawsko-pomorskiego podnieść, to oczywiście potrzebne są fundusze spójności, potrzebne są środki finansowe z Unii Europejskiej, ale one się skończą. Skończą się z końcem tej perspektywy finansowej, czyli w roku 2021. Dlatego też trzeba wprowadzić tutaj, zainwestować te środki, które mamy, w działalność innowacyjną, w nowe dziedziny, które będą dawały w przyszłości możliwości funkcjonowania takich miast jak Inowrocław, jak Włocławek, jak również Bydgoszcz i Toruń. Bydgoszcz ma przemysł, a tutaj w Inowrocławiu ważna jest infrastruktura turystyczna, ważne są inwestycje we wszystko to, co wiąże się z wypoczynkiem, promocja tego miejsca w Polsce i za granicą. Także pamiętajcie, drodzy Państwo, tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, lista numer 5, Europa Plus, Twój Ruch, numer 4, Mirosław Królewicz. Proszę, oddaję mu głos. Mirosław Królewicz jest osobą, która jest u siebie i to jest najważniejsze. Ważne, głosujcie na tych, którzy są stąd, nie spadachroniarzy jakichś, tylko stąd. Proszę bardzo, Mirku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, faktycznie jestem z Inowrocławia od urodzenia. Studiowałem w Toruniu, pracowałem i pracuję nadal w Inowrocławiu. W Bydgoszczy mam wielu znajomych, więc ten konflikt toruńsko-bydgoski jest zupełnie mi obcy, jest dla mnie niezrozumiały i na każdym szczeblu, z kim nie rozmawiam, staram się podkreślać, że to jest sztuczny konflikt, który należy w końcu zakończyć. Ja jak mantrę powtarzam, że potrzebny jest zrównoważony rozwój. Co to znaczy? Żeby te środki unijne, które płyną do województwa, nie płynęły tylko do tych największych ośrodków, czyli Torunia i Bydgoszczy, ale także do Inowrocławia, no bo wiadomo, że w Inowrocławiu jest bardzo duże bezrobocie. Młodzi stąd uciekają, bo nie mają tutaj perspektyw. Jeżeli tych pieniędzy nie będzie w takich ośrodkach jak Inowrocław, czyli w tych średnich miastach, no to ci ludzie, młodzi nie będą mieli tutaj przyszłości, nie będą widzieli swojej przyszłości, więc siłą rzeczy będą musieli stąd emigrować. Tego nie chcemy, dlatego ten zrównoważony rozwój jest taki bardzo, bardzo istotny. Kolejną sprawą jest większa integracja Unii Europejskiej, za którą się też bardzo opowiadam. No widać to na przykładzie teraz Ukrainy, sytuacji na Ukrainie, że ta Unia nie działa tak szybko, tak sprawnie, jak powinna działać. Gdyby ta integracja była większa, Unia by mówiła jednym głosem. Czyli na takie zagrożenia, które teraz są na wschodzie, na Ukrainie, można by reagować szybciej. Nie byłoby tych takich narodowych interesów, tylko właśnie wspólny interes europejski. Wspólna waluta też jesteśmy za tym, żeby wprowadzić. Wiadomo, że to nie są wszystkie. Generalnie im więcej wspólnoty, im więcej tej integracji, tym lepiej. Nie wszystko da się wprowadzić szybko, ale politycy powinni być wizjonerami, którzy myślą nie tylko o 5-latce i o przyszłych wyborach, ale także o 20 i 30 przyszłych latach, więc ta integracja jest dla nas niezwykle istotna. Drodzy Państwo, Dom Wszystkich Polska, który jest częścią koalicji Europa Plus Twój Ruch, ma wizję. Tą wizją jest chociażby Polska w centrum Europy. Polska jest w centrum Europy. Tu na obszarze Polski jest środek geograficzny. Musimy być również w centrum Unii Europejskiej. Tam, gdzie podejmuje się decyzje. Tam, gdzie rozstrzygane są wszystkie kwestie. I po to, żeby tam być, nie możemy sami skazywać się na peryferyjność. Nieprzyjęcie euro to jest skazanie się na peryferyjność. Ale żeby Unia była dla wszystkich obywateli, musi być Unią demokratyczną.
w tym sensie, że musi być oparta na przedstawicielskich organach obywatelskich, że to obywatele w całej Unii Europejskiej muszą decydować o wielu sprawach. Jest już inicjatywa europejska, gdzie potrzeba 1 000 000 podpisów w co najmniej 15 krajach. My chcemy w przyszłych działaniach ustrojowych zapewnić również referendum europejskie, żeby obywatele mogli wszyscy się wypowiedzieć. A po to, żeby podnieść poziom życia, żeby Polakom się lepiej żyło, to miejmy Unię obywatelską. Wtedy jak obywatele Polski będą mieli takie same możliwości jak obywatele Niemiec, Francji, Portugalii, Szwecji, to i się poziom życia i zadowolenia podniesie. Dziękujemy, prosimy na pytania. Prosimy o pytania. Ja mam pierwsze pytanie. Jeżeli pan Mirosław zostanie wybrany na europosła, jaki będzie miał pan realny wpływ na Inowrocław? No to jest właśnie takie pytanie złożone, szczerze powiem, bo Inowrocławianie chcieliby na pewno usłyszeć, że wszystko będzie robione dla Inowrocławia. No, eurodeputowany ma obowiązek walczyć o Polskę jako całość. Wiadomo, że bliższa ciału koszula i chciałoby się jak najwięcej dla regionu, dla kujawsko-pomorskiego. Eurodeputowany może wskazywać, w jaki sposób pozyskiwać środki również, chociaż nie jest to bezpośrednie może jego zadanie, ale ukierunkowywać, w jaki sposób te środki wykorzystać, gdzie można je znaleźć, żeby te mniejsze miejscowości, czy w ogóle cały region kujawsko-pomorski, który jest też w trudnej sytuacji, jakoś dowartościować i ciągnąć do góry, równać do tych bogatszych regionów. Ale to nie jest tak, że działa się tylko dla konkretnego miasta czy konkretnego województwa. Czyli rozumiem, że realnego wpływu jako europoseł nie będzie miał pan na to? Jest realny wpływ. Jest realny wpływ, tylko też nie można postrzegać eurodeputowanego jako tylko kandydata i europosła z tego regionu i ma się zajmować tylko tym regionem. Nie, eurodeputowany powinien zajmować się ogółem spraw polskich. Drodzy Państwo, Unia Europejska to są oczywiście pieniądze. To oczywiście jest unikatowy w swoim wyrazie związek państw i obywateli, natomiast Unia Europejska to również standardy. Jeżeli narzekacie na włodarzy województwa, na włodarzy Inowrocławia, Włocławka i każdego innego miasta, tutaj w Kujawsko-Pomorskim, uważacie, że urzędnicy źle pracują, że dzisiaj państwo polskie jest opresyjne, nie pomaga obywatelom, a stara się niszczyć obywateli, to właśnie przeniesienie standardów Unii Europejskiej, tworzenie wspólnych standardów szacunku dla każdego człowieka jest ważne. I jeżeli tu w Inowrocławiu, odpowiadając na pańskie pytanie, wprowadzimy te standardy i ludzie będą traktowani jako ci, którym trzeba pomóc, a nie ci, którzy zawracają głowę urzędnikom, tu w Inowrocławiu, a jednocześnie urzędy skarbowe nie będą niszczyły każdego, kto odważy się wystąpić o zwrot VAT-u, to już będzie realny wpływ Mirosława Królewicza również na sytuację w Inowrocławiu. Bardzo mi się podoba w Inowrocławiu, ja tu byłem niedawno, zresztą również na zaproszenie Mirosława Królewicza w czerwcu ubiegłego roku i byłem w tym parku zdrojowym, obejrzałem całe miasto, teraz też już jestem. W ogóle Inowrocław jest naprawdę urokliwy, mnóstwo tutaj jest osób odpoczywających, to też tworzy specyficzny klimat. Natomiast oczywiście, trzeba powiedzieć jasno, Inowrocławiowi potrzebne są również dobre zarządzanie, dlatego że jak się jedzie przez Inowrocław, widać wiele starych kamienic, nieremontowanych, obdrapanych, takich, które wymagają rewitalizacji. I centrum Inowrocławia wymaga rewitalizacji. Ta rewitalizacja może nastąpić dzięki wsparciu Mirosława Królewicza, jak już będzie europosłem, ale też ważne jest tutaj, żeby władze lokalne umiejętnie współpracowały z każdym wybranym europosłem i nie było tych podziałów politycznych. Szacunek dla każdego to jest nasze hasło.